Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na czytelnicze podsumowanie czerwca. Ten odcinek chyba nie będzie długi, ponieważ w czerwcu przeczytałam 5 książek. 3 z nich mam tutaj w wersji fizycznej w papierze, natomiast 2 z nich oczywiście czytałam na Legimi, także będę w trakcie wyświetlać okładki obok mnie. Na liście moich lektur w czerwcu znalazły się thrillery, romanse, nawet jeden erotyk oraz jeden reportaż, także myślę, że nie ma co przedłużać i zacznę od chyba pierwszej książki, którą skończyłam czytać w czerwcu, a jest to najnowsza wydana w Polsce książka Fridy McFadden, czyli Skazany. To jest historia pielęgniarki, która po latach powraca do swojego rodzinnego miasteczka, żeby tam objąć posadę pielęgniarki w więzieniu, ale ona to więzienie wybiera celowo. Wybiera je, ponieważ zna jednego z osadzonych i jest to jednocześnie zasada, którą łamie już na samym początku, ponieważ nie powinna trafić właśnie do tego więzienia. Natomiast troszeczkę nie ma wyjścia, ponieważ no, nie ma za dużo pieniędzy, ma też synka na wychowaniu, wychowuje go samodzielnie, a tutaj w tym miasteczku ma dom, który odziedziczyła po zmarłych w wypadku rodzicach. Myślę, że tyle, jeżeli chodzi o opis fabuły, wystarczy. To jest taka książka, którą czyta się bardzo szybko. Ona trzyma w napięciu, chce się poznać dalszy ciąg tej historii i rzeczywiście można ją przeczytać właściwie na raz. W ogóle wydaje mi się, że książki Fridy McFadden mają to do siebie, bo tak samo było przy Pomocy domowej w moim wypadku. Są tutaj bardzo krótkie rozdziały, bardzo taka wartka akcja. Natomiast to zakończenie zarówno tutaj, jak i w Pomocy domowej jest dla mnie takie nie do końca wiarygodne, także tutaj miałabym pewne uwagi. Natomiast to też nie jest tak, że ja sięgając po thrillery spodziewam się nie wiadomo czego. Raczej po takie książki sięgam z myślą i z nastawieniem na rozrywkę, na coś, co mnie oderwie od rzeczywistości, co właśnie pochłonę bardzo szybko, zaangażuję się w fabułę. I tak właśnie tutaj było. Gdybym miała porównać tę książkę do wspomnianej już Pomocy domowej, ponieważ są to tylko 2 książki tej autorki, które do tej pory czytałam, ale w planach mam już kolejne, to według mnie Pomoc domowa była lepsza, ciekawsza, był lepszy pomysł na fabułę. Natomiast ta też nie była zła. Tę też czytało mi się bardzo dobrze, bardzo szybko. Także myślę, że jeżeli lubicie thrillery, a też ten temat gdzieś tam więziennictwa Was interesuje, no to myślę, że ta książka ma szansę Wam się spodobać, chociaż tak jak wspomniałam, to zakończenie jest dosyć naciągane, więc to też należy mieć na uwadze sięgając po tą książkę. Druga książka, którą tutaj mam, to jest z kolei romans i wydaje mi się, że gdzieś już o tej książce mówiłam, chyba przy okazji jakiegoś poprzedniego filmu, może Mid-Year Freakout Book Tag, albo... No nie wiem, ale gdzieś wydaje mi się, że już o tej książce wspominałam. I jest to najnowsza, również wydana w Polsce książka Emily Henry, czyli Funny Story. I szczerze mówiąc, ze wszystkich książek Emily Henry wydanych w Polsce, bo wydaje mi się, że wszystkie przeczytałam, ta podoba mi się najbardziej. Może nie jest to arcydzieło, może nie jest to książka wybitna, ale zdecydowanie ma takich najmniej irytujących bohaterów, chyba najciekawszą fabułę, albo jedną z ciekawszych, przynajmniej dla mnie. Tutaj mamy historię Daphne i Milesa, a właściwie na początku Daphne i Petera, swojego narzeczonego, którzy są dosłownie chyba na kilka dni czy tygodni przed ślubem. Wszystko jest już właściwie gotowe, natomiast Peter w pewnym momencie oznajmia Daphne, że jednak nie chce tego ślubu, ponieważ darzy uczuciami swoją przyjaciółkę z dzieciństwa, z którą cały czas utrzymywał bliski kontakt, natomiast zapewniał Daphne o tym, że jest to tylko przyjaciółka, no ale jednak tuż właśnie przed ślubem okazuje się, że jednak żywi do niej głębsze uczucia. Tak więc Daphne i Peter się rozstają, Daphne zostaje tym samym również bez mieszkania, ponieważ mieszkanie wynajmowali razem z Peterem, a właściwie było to mieszkanie Petera. I tak poznaje Milesa, swojego nowego współlokatora, który jednocześnie jest byłym partnerem Petry, czyli kobiety, dla której Peter zostawił Daphne. Także zdecydowanie łączy ich taki wspólny dramat miłosny. No i oczywiście z czasem nawiązuje się między nimi głębsza relacja, ale to też jest taka relacja dosyć przyjacielska, taka zabawna, bardzo luźna, bardzo szczególnie na początku sobie wzajemnie pomagają, ale też mamy tutaj motyw fake datingu, ponieważ oboje chcą wzbudzić zazdrość u swoich byłych, a raczej pokazać im, że radzą sobie świetnie. Oczywiście myślę, że nie jest tajemnicą, że wyniknie z tego prawdziwy romans, natomiast rzeczywiście tę książkę czytało mi się bardzo przyjemnie. Również jest to taka przyjemna, odprężająca lektura, myślę, że dobra szczególnie na wakacje, na urlop, także jeżeli lubicie tego typu historie, no to fan historii myślę, że spokojnie można polecić. To też nie jest żadna wybitna książka, typowo rozrywkowa, ale jeżeli właśnie macie ochotę na tego typu lekturę, no to myślę, że fan historii sprawdzi się całkiem fajnie. I ostatnia książka, którą mam tutaj w formie papierowej i to tylko dlatego, że sobie ją ostatnio zakupiłam, natomiast czytałam ją na Legimi, to jest najnowszy reportaż Jacka Hołuba, czyli Wszystko mam bardziej, życie w spektrum autyzmu. No i myślę, że ten podtytuł już bardzo dobrze wyjaśnia to, o czym ta książka, ten reportaż jest. Oczywiście jak to u Jacka Hołuba bywa w każdej jego książce, całkowicie oddaję tutaj głos swoim bohaterom, ale też różnym specjalistom, którzy wypowiadają się na temat spektrum autyzmu właśnie. Poznajemy tutaj najróżniejsze osoby, które borykają się z różnymi trudnościami właśnie w związku z autyzmem, także naprawdę możemy dostrzec, że jest to spektrum, że nie jest to jeden jasno określony zestaw cech, ale całe spektrum. To, co zaskakujące, a może właściwie wcale nie zaskakujące, ale jednocześnie takie może poruszające, jest to, że wiele z tych osób zostało zdiagnozowanych dopiero w dorosłym wieku, na przykład w wieku 40-50 lat. I całe swoje życie dotychczasowe musieli się borykać z
nieneurotypowością, musieli dostrzegać to, że są w jakiś sposób inni od swoich, powiedzmy, rówieśników, natomiast nie wiedzieli dlaczego i dopiero ta diagnoza pozwoliła im gdzieś tam odnaleźć siebie, zrozumieć pewne aspekty swojego życia i jakoś sobie to wszystko poukładać. Także ta diagnoza też była dla bohaterów tego reportażu bardzo, bardzo istotna. Szkoda, że tak późno, ale mam wrażenie, że w ostatnich latach, również być może za sprawą tego reportażu, dużo w tym temacie się zmienia i zmieni jeszcze, mam nadzieję, na lepsze, że o wiele więcej osób zacznie się diagnozować, że te diagnozy będą dużo bardziej trafne, że rodzice dzieci autystycznych czy też lekarze nie będą ignorować pewnych kwestii, że te diagnozy będą możliwe po prostu dużo, dużo szybciej. Mnie się ten reportaż bardzo podobał, jak zwykle jest poszerzający horyzonty, poszerzający wiedzę w danym temacie, ale jednocześnie napisane z bardzo dużą wrażliwością. Autor tutaj absolutnie nie ocenia, nie wydaje własnych opinii, całkowicie oddaje głos swoim bohaterom i bohaterkom. Także to jest wspaniałe. Oczywiście można się kłócić, że jest to obraz niepełny, że oczywiście mamy tutaj tylko jakiś wycinek rzeczywistości i tylko kilka różnych historii, a przecież tak jak ustaliliśmy na początku, jest to spektrum. Natomiast wydaje mi się, że napisanie takiego bardzo pogłębionego reportażu musiałoby już opierać się o jakieś badania specjalistyczne. Musiałaby to być po prostu książka o zupełnie innym wymiarze niż reportaże, które pisze Jacek Hope, bo to jest autor, który zdecydowanie oddaje głos swoim bohaterom, który opowiada ludzkie historie, ale absolutnie nie stawia się w roli żadnego specjalisty. Zresztą tutaj gdzieś na początku we wstępie on to podkreśla, że właśnie nie jest żadnym specjalistą, nie jest lekarzem, tylko po prostu przekazuje historię tych ludzi. I myślę, że to też jest wspaniałe i też warto takie historie poznawać. Chociaż jednocześnie oczywiście dobrze mieć na uwadze, że jest to tylko niewielki wycinek osób będących w spektrum autyzmu i że tych różnic i różnych doświadczeń jest zdecydowanie więcej. Ja polecam, bardzo lubię reportaże tego autora właśnie dlatego, że są takie ludzkie, lekkie w odbiorze, ale jednocześnie poruszające bardzo, bardzo ważne społeczne tematy w taki bardzo przystępny sposób i nawet osoby, które właśnie zupełnie się na czymś nie znają, mogą po prostu posłuchać tych historii i już w ten sposób poszerzyć swoje horyzonty. Także ja jak najbardziej polecam. Kolejna książka to coś, czego przesłuchałam w audiobooku i być może to był błąd, ponieważ ta książka nie wywarła na mnie dobrego wrażenia, ale może to też wynikać ze specyfiki pisania autora, ponieważ ja z tym autorem mam pewien problem, a jest to Stephen King i książka Instytut. To jest historia właśnie takiego instytutu, takiej rządowej organizacji, która wynajduje dzieci z różnymi nadprzyrodzonymi zdolnościami, jak telepatia czy telekineza, i zamyka im właśnie w tym tytułowym instytucie, żeby w jakiś sposób badać te ich zdolności, ale też oczywiście je wykorzystywać. Głównym bohaterem jest chyba 10- czy 11-letni chłopiec Luke, który no właśnie trafia do tego instytutu. Poznaje tam wiele dzieci, które są podobne do niego, które mają silniejsze bądź nieco mniejsze zdolności niż on sam. Natomiast te dzieci wiedzą i przeczuwają, że w tym instytucie dzieje się coś złego. Przede wszystkim dlatego, że na pewnym etapie te dzieci są zabierane i już nigdy nie wracają. Luke postanawia coś z tym zrobić. On wie, że jego jedynym ratunkiem jest ucieczka z tego miejsca i próba znalezienia jakiejś pomocy gdzie indziej. Czy mu się to udaje? Tutaj już oczywiście nie będę zdradzać. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że zwykle mój problem z książkami Stephena Kinga jest taki, że pomysł na fabułę bardzo mi się podoba i dlatego ja po nie sięgam. Tak samo było też w tym przypadku. To jest też taka fabuła troszkę nawiązująca może do Stranger Things, szczególnie do właśnie przypadku głównej bohaterki Eleven. Natomiast problem mam z jego pisarstwem, bo on ma taki bardzo gawędziarski styl, bardzo opisowy, bardzo się rozwleka na różne tematy. Ja tego nie lubię i to jest moim zdaniem zupełnie niepotrzebne, bo spokojnie połowa tej książki dla mnie mogłaby nie istnieć, ona nie wnosiła za dużo, była po prostu rozwleczona i nudna i niestety w pewnym momencie już tylko czekałam, żeby ta książka się skończyła. Nie chciałam już przerywać, no bo poświęciłam jej naprawdę sporo czasu, nie jest to najcięższa książka. Więc chciałam ją dokończyć, ale przyznam szczerze, że kończyłam ją już bez większego zaangażowania, bo po prostu była dla mnie nudna i to jest mój główny zarzut do tej książki i do wielu książek Stephena Kinga ogólnie, chociaż ja kiedyś jako nastolatka czytałam jego książki i je bardzo lubiłam. Bardzo dobrze wspominam Zieloną Milę i myślałam, że ta książka będzie trochę podobna, bo jednak nie jest to taki typowy horror w wydaniu Stephena Kinga, tylko właśnie coś bardziej w formie thrilleru. No ale niestety nie spodobała mi się ta książka tak, jakbym tego chciała. Tutaj też było sporo takich, no może nie sporo, ale były, one były wyczuwalne, takich politycznych aluzji, które jasno wskazywały na preferencje, no właśnie polityczne Stephena Kinga. Być może dobrze, być może źle, natomiast rzeczywiście było to wyczuwalne i było jasno widać, po której stronie stoi Stephen King, jeżeli chodzi właśnie o politykę Stanów Zjednoczonych. Jeżeli jesteście fanami tego autora, to jest duża szansa, że ta książka Wam się bardzo spodoba, ona w ogóle zbiera świetne opinie i ja też myślę, że ona byłaby świetna na ekranie, jako film. Być może kiedyś powstanie ekranizacja i wtedy pewnie chętnie ją obejrzę. Natomiast no po prostu dla mnie była przegadana i rozwleczona za bardzo i się przy niej nudziłam. I tak naprawdę nie mam dużo więcej jakichś sensownych argumentów przeciwko tej książce, po prostu to są moje subiektywne odczucia i tyle. I ostatnia książka przeczytana w czerwcu to jest coś, czego pewnie się nie spodziewaliście. Ja też nie do końca się spodziewałam, chociaż ja sięgam czasem po takie kontrowersyjne książki, które wywołują dużo zamieszania, bo po prostu lubię być świadoma i lubię wiedzieć. I w czerwcu sięgnęłam po książkę Priest. To jest bardzo, bardzo głośny tytuł, który wywołał masę kontrowersji. To jest książka wydana chyba przez kobiece, chociaż ja myślałam, że wydało je niezwykłe, w związku z tym, że to jest wydawnictwo, które
no, specjalizuje się w tego typu historiach. To jest historia, pewnie wiecie, bo była to książka bardzo głośna i bardzo właśnie taka obrazoburcza, ponieważ mamy tutaj młodego księdza, 29-letniego Taylora, który łamie zasadę celibatu i wdaje się w romans z pewną kobietą, która przychodzi do niego na spowiedź. Generalnie sam zamysł na tę fabułę, chociaż może się wydawać kontrowersyjny, to on może nie jest taki do końca zły. Być może, wiecie, ta kontrowersja przyciągnęłaby po prostu czytelników, ale dałoby się z tego jakoś wybrnąć. Scen erotycznych też absolutnie nie chcę się za bardzo czepiać, no bo jednak jest to erotyk, więc też czego się mamy spodziewać sięgając po tę książkę, jeżeli nie scen erotycznych. Natomiast ta fabuła, ona kompletnie nie ma sensu, jest tak po prostu dziurawa, że naprawdę ma się ochotę wykrzyczeć do autorki make it make sense, bo tutaj naprawdę nic nie ma sensu. Zaczyna się od tego, tak jak wspomniałam, że Taylor jest w konfesjonale, udziela spowiedzi i do tej spowiedzi przychodzi młoda kobieta Poppy, która zaczyna mu opowiadać, wyznawać swoje grzechy i robi to w sposób taki bardzo, bardzo opisowy. No wiecie, no ja byłam parę dziesiąt pewnie razy w życiu u spowiedzi i ta spowiedź tak nie wygląda po prostu, że przychodzi się do konfesjonału i z każdym najdrobniejszym szczegółem opowiada się swoje życie seksualne, co się robiło, jak, w jaki sposób, jakich słów się używało, jakich, nie wiem, rzeczy się używało, jakich gestów się używało. No tak to po prostu nie wygląda, więc sama ta scena jest totalnie absurdalna i no ja nie wiem, czy autorka była kiedykolwiek u spowiedzi w kościele katolickim, ale tak ona nie wygląda. A to jest mniej więcej scena otwierająca tę książkę, także zaczyna się z grubej rury, ale to nie jest jakby największy absurd tej historii, bo okej, no musi być jakieś mocne otwarcie, mamy tutaj do czynienia z erotykiem, więc okej. Ale okoliczności tych scen erotycznych są naprawdę coraz bardziej absurdalne. Taylor i Poppy w pewnym momencie zaczynają robić różne rzeczy na środku kościoła, dosłownie na ołtarzu, wiecie, w biały dzień, gdzie każdy, absolutnie każdy może wejść. Już pomijam fakt, gdyby to robiły dwie osoby świeckie, natomiast jedną z tych osób jest ksiądz, który no bardzo wyraźnie łamie w tym momencie celibat i który, kiedy ktoś się o tym dowie, będzie miał poważne konsekwencje. Natomiast, no, jakby mogliby się chociaż ukryć, mogliby wejść, no nie wiem, na zakrystię, mogliby się gdzieś schować, mogliby iść na plebanie, cokolwiek, a nie na środku kościoła w biały dzień, gdzie naprawdę absolutnie każdy przechodzień może wejść. I to w dodatku chyba właśnie to są godziny spowiedzi albo coś takiego, także to też nie jest tak, że ten kościół jest zamknięty czy coś takiego. Druga kwestia to jest sama postać Taylora, czyli tego właśnie głównego bohatera księdza, ponieważ on księdzem zostaje z pewnego bardzo wyraźnego i bardzo ważnego dla niego powodu, ponieważ jego siostra, jego młodsza siostra popełniła samobójstwo ze względu na to, że przed laty była molestowana właśnie przez księdza z tej parafii i Taylor zostaje księdzem po to, żeby odczarować ten kościół w lokalnej społeczności, żeby zmienić jego wizerunek, żeby ocieplić i poprawić jego wizerunek, no i żeby gdzieś tam, no nie wiem, zadośćuczynić siostrze w pewien sposób. Więc te jego pobudki do zostania księdzem są takie naprawdę bardzo, bardzo duże. Natomiast on chyba księdzem w momencie rozpoczęcia akcji jest od 3 lat czy coś takiego, a już przy właśnie pierwszym spotkaniu z Poppy, której właściwie nawet nie widzi, tylko słucha tego, co ona mówi, on już jest gotowy złamać ten celibat, już jest gotowy porzucić całe to kapłaństwo, żeby tylko spotkać się z Poppy i robić z nią różne rzeczy, których w celibacie nie można robić. Także no, cała ta jego wiara i cała jego potrzeba bycia księdzem jest bardzo krucha i leży na bardzo słabych fundamentach, biorąc pod uwagę fakt, że naprawdę motywację no, miał dużą. Druga sprawa jest taka, że tutaj jest bardzo mocno podkreślone, że ten ksiądz zakochuje się w Poppy, że to jest takie prawdziwe, wielkie uczucie. Natomiast z książki to absolutnie nie wynika, ponieważ po pierwsze ta relacja jest czysto seksualna, tam właściwie nie ma rozmów na temat życia, są jakieś takie, wiecie, ogólniki, jest wielka historia, backstory Poppy i tak dalej, natomiast no, nie ma jakiejś takiej relacji, powiedzmy, duchowej, już nawiązując do tematu książki między tymi bohaterami. Ta relacja jest czysto cielesna, więc ja po prostu nie wierzę w to, że oni byli w sobie zakochani, tym bardziej, że fabuła tej książki dzieje się bardzo szybko, dosłownie chyba na przestrzeni 2 czy 3 miesięcy. Oni się później w pewnym momencie fabuły tej książki dłużej nie widzą, niż się wcześniej widzieli, także to w ogóle jest dla mnie absurdalne i ja kompletnie nie wierzę w to, że oni byli w sobie zakochani, tylko właśnie bardziej, że jednak się pożądali wzajemnie. A trzecia sprawa jest taka, że oczywiście człowiek, który wybiera swoją drogę jako drogę duchownego, chce być księdzem i ma takie właśnie wzniosłe pobudki ku temu, nie może mieć normalnych preferencji seksualnych. Nie wiem, czy mogę używać tych słów, czy YouTube tego nie banuje, no ale to nie są materiały dla dzieci, więc mam nadzieję, że można używać. Natomiast oczywiście jakby nie mógłby być normalnym człowiekiem, tylko musi mieć takie preferencje lekko BDSM, bo bez tego oczywiście nie byłoby książki erotycznej, także no nie wiem, ta książka jest po prostu bzdurna, już pomijając jakby same sceny erotyczne i to, kim jest główny bohater, ale cała ta fabuła się absolutnie nie klei, nie ma to sensu naprawdę żadnego, a powiedziałabym, że szkoda, bo ogólnie ta książka nie jest aż tak źle napisana, w sensie to nie jest tak, że ja sobie, nie wiem, wydobywałam oczy podczas czytania, chociaż były takie momenty, ale generalnie językowo, stylistycznie ona jest, no powiedzmy, poprawna. To nie jest jakaś wielka grafomania, ale ta fabuła leży totalnie, także no niestety, ale to jest chyba jak na razie najgorsza książka, jaką przeczytałam w tym roku, najniżej przeze mnie oceniona, ale cieszę się, że ją przeczytałam. Po kolejne tomy, bo widziałam, że są, sięgać na pewno nie będę,
Natomiast przynajmniej wiem, co w trawie piszcie i o czym wszyscy mówią. Decyzję, czy chcecie tę książkę przeczytać, pozostawiam Wam. Ja nie polecam, według mnie absolutnie nie warto. Nie ma tam też nic zaskakującego, nic tam się takiego nie dzieje, czego byście się nie mogli spodziewać, więc też żadne plot twisty Was do tej fabuły nie przyciągną. No i chyba tyle właściwie. I tak wydaje mi się, że już bardzo, bardzo dużo na temat tej książki powiedziałam. Zdecydowanie najwięcej ze wszystkich 5, o których tutaj dzisiaj była mowa. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Dajcie koniecznie znać, jak czytelniczo wyglądał Wasz czerwiec, czy macie jakieś ciekawe książki do polecenia. A ja Wam jak zawsze bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!